Witam w kolejnym odcinku. No i co? Wchodzimy po drabinie. Wyciągnij spluwę, bo nie wiadomo, co tu się będzie działo. Jesteś tu? Kobieto? O! Nie bój się. Nie zrobię ci krzywdy. Jesteś tu sama? Czy jest tu ktoś jeszcze? To twój pokój? Fajne puchary. Są twoje? Nie! Liza. Dobre. To moje! To za zawody gimnastyczne. Powinnam była wygrać, ale... Missy King strasznie oszukała. Liza! Liza. Słyszysz strzał na zewnątrz? Tu nie jest bezpiecznie. Byłam ale w szkole. A mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, żebym szybko wracała do domu, że poczekają na mnie i wtedy razem wyjedziemy, ale... A potem jak wróciłam, znalazłam wiadomość i napisali, że odeszli. A ja nie wiedziałam, co zrobić. A więc się ukryłam i nie wiedziałam, co robić. Już dobrze, wszystko dobrze, dobrze. Lisa, niedaleko stąd jest taki obóz. Naprawdę musisz ze mną pojechać. Wiesz, tam są inni ludzie. Ja ich znam. To jest... Nie będę ci kłamał, to obóz pracy. Żeby dostać jedzenie, musisz pracować. Życie tam jest ciężkie, ale przynajmniej nie umrzesz z głodu. Nie, mama tu po mnie przyjdzie. To twoja mamusia? Mówiłaś, że nie wróciła, tak? Więc może jest w obozie. Mama jest w obozie? Na pewno czeka. Okej. Trzymaj się blisko. Oj, tą dziewczynkę to już pojebało. Z karabinami. Ciągle tam są? Nie, nie musisz się już nimi martwić. Już ich nie ma. Okay. Tylko gorzej o z tymi, kurwa, dziećmi. No z chorymi trochę ciężej. Jak chcesz, to możesz sobie podnieść ten karabin. Idziesz, Lisa? Chodź, kurwa, bo tu jest... Możesz ja pierdolę. Chodź, Lisa, chodź. Babiki mi się skończą. Powolutku. Czekajcie, muszę sobie wytworzyć medykamenty. Jednego użyć. O, żeż kurwa nie to rzuciłem. Ja pierdolę, sorry, Lisa. Chodź. Nie powinniśmy tu być. Wiem, że nie powinniśmy, więc spierdalajmy! O kurwa.
Jednak nie biegajmy. Ożeż kurwa, co to jest? Niedźwiedź! Jebany kurwa niedźwiedź! Idź sobie. Trzeba go podpalić. Idź stąd. Ja pierdolę, boss fight. Chowaj się, Lisa. Chodź tu. Właśnie teraz. Mam cię kurwa. Ale wielki. Ja pierdolę. Ale wielki. Lisa, wyłaź. Chodź. Siadaj. Chodź, siadaj. Musimy jechać. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja nie wiem. Chodź, mała. Trzeba jechać. Szybko, szybko. Okej. Okay. Hej, jak się nazywasz? Deacon. Nazywam się Deacon. A Lisa, jakim cudem przeżyłaś tu sama tyle czasu? Odpowiesz? Nie jesteś zbyt rozmowna, co? Mój tata kolekcjonuje skały. Kiedyś zabierał mnie na poszukiwanie geod wulkanicznych. Geod? A co to? To takie skały, ale jak je przedniesz, to w środku są naprawdę ładne. Dobra, to brzmi ciekawie. Byliśmy w różnych miejscach. W kraterze Belknap, w Lava Flow, w Black Crater. Wszędzie. Myślisz, że on też jest w obozie? A... nie wiem, mała. No ale się trochę zawiedzie, jak tam mamy nie będzie, co? O Boże. Cholera, ktoś jest w tunelu. Co? Tutaj, zeskakuj. Co robimy? Kurwa. Posłuchaj mnie. Pamiętasz te odgłosy wystrzałów? To byli bardzo źli ludzie. Rozumiesz? Ja pierdolę. Bardzo źli to kurwa mało powiedziane. Psychopaci, kurwa. A ja nie mam ammunition. Teraz cię ma. I z kolcami. Kurwa, mam 4 amunicji. Zostań tu, znajdź jakąś kryjówkę. Nie wychodź, dopóki nie powiem, dobrze? No dobra. Ale zejdź z motocykla! Jak to się oddalam od Lisy? Lisa! Ale se kryjówkę kurwa znalazła na moim motocyklu siedzi. Ożesz! Mam przejebane.
Kurwa. Lisa! Mała! Wyjdź, jest już bezpiecznie! No nie powiedziałbym. Jak ona wyjdzie, jak ona siedzi na moim motocyklu? Wszystko gra? Tak, tak. Ale chyba chcę do domu. Nie, mała, do obozu. To nie jest takie proste. Zobaczysz. Okej. Niestety, zaraz będę musiał wziąć tego kałacha, bo nie mam amunicji. Myślałem, że ta broń będzie lepsza. Ale kałach dalej wygrywa swoją... tym... czym, no. Więcej nabojów. Że ma duży magazynek. A poza tym to i tak sobie mogę potem ze skrytki wziąć. Dobra, spierdalamy. Zadam ci pytanie, Lisa. Bardzo ważne pytanie. Czy któryś z twoich sąsiadów miał może broń palną? No wiesz, jakieś pistolety, karabiny, tego typu rzeczy. Nie, jacyś ludzie wszystko zabrali. Ludzie? Tacy jak ci w tunelu? A może mieli mundury, jak w wojsku? Jakby armia. Ale byli bardzo brudni i mieli ze sobą flagi, które sami zrobili. Czyli wieczyści. Tak myślę. Nie pamiętam. Był z nimi jeszcze ktoś? Kobiety? Dzieci? Nie pamiętam. Dobra! Tommy by pamiętał. Tommy? Tommy Strickland. Mój najlepszy przyjaciel. Ale on zniknął. Pojechał z tatą się ukryć. Ukryć? Jak to? Jego tata zbudował schron i zwoził tam całe mnóstwo rzeczy. Mapy, jedzenie, wodę, broń. O. No wiesz, takie różne. Jasne, rozumiem. Wiesz, gdzie to jest? Jezu, nie, czemu oni krzyczą? Chcieli, żebym pojechała z nimi, ale wiedziałam, że mama i tata po mnie wrócą. No i co, wrócili? Nie wrócili. Ktoś chce wejść. Dobra, to tu, jesteśmy na miejscu. Otwieram Trzymaj bramę. Się blisko mnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Oglądamy. Kogo my tu mamy? Pani Tucker! O mój Boże! Lisa, kochanie! O, już dobrze. Jesteś bezpieczna. Mama i tata. I wszyscy zachorowali i nie wiedziałam, co zrobić. I przyszli mężczyźni i ludzie się pochorowali. Już dobrze. Jesteś bezpieczna. To jakiś cud. To pieprzony cud. Byłyśmy sąsiadkami, prawda? Mieszkałyśmy tuż obok. Znałam jej rodziców. Są tutaj? Pani Tucker... Kochanie, przecież sama dobrze wiesz. Nie. Tu ich nie ma. Chodź do środka. Umyjesz się. Damy ci jeść, a potem znajdę ci miejsce do spania. Idźcie z nią, dajcie jej jeść. Idź do Alkaja. Dzisiaj zaktualizuję kredyt. Hej, posłuchaj proszę, ona wiele przeszła. Możesz... Pozwól, że ja zajmę się Nie, tym. Słuchaj, mówię, okej, okay, sero, nie żyłujcie jej tak samo jak całej reszty. Nie mów mi, jak zarządzać obozem. Przeniesiesz się tu? Będziesz nam pomagał? To może cię wtedy posłucham. Nie rozklejaj mi się, Dick. No co, że facet na motocyklu się nie może rozkleić? Mamo! Mnóstwo chorych ludzi, 4000 PD, Hot Springs. Jesteś bezpieczna, 20%. Czyli to jeszcze nie koniec. Udaj się na miejsce. To karabin, Ignat, co? Uuu! Co my tu mamy? To mój brat, wątki fabuły. Naucz się od kumplanda tropienia jeleni. Dobrze, ale ja najpierw chciałbym wrócić do oboziku. Zaraz zatankujemy i sobie pojedziemy, tylko jeszcze sprawdźmy, co my tu mamy. Dickon? Hej, co słychać? Słychać ci czegoś?
gówno, nic tu nie ma fajnego. To mogę sobie kupić zaopatrzenie do karabinu szturmowego. Mogę ci coś jeszcze zaoferować? To ci się na pewno przyda. Jasne, mogę to ulepszyć. Okej. Tu nie, tu nie. Wszystko zablokowane, mam za słabą. Wpadnij, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Dzięki, Dick. Wpadnę. A teraz jedziemy na nasze stare śmieci. Tak? No dawaj, ruchy! Tylko sobie naprawię motocykl. Hej, czego potrzebujesz? Zatankuję do pełna. Hej, co tam słychać? Coraz trudniej to dostać. I można jechać w trasę. Na razie. Siema, stary. Wracamy do zamknego wozu. Chcę tylko pooglądać. Dobra, do zobaczenia. Czekajcie, bo ja mam niedźwiedzia. Czekaj, już otwieram. Boozer mówił, że myśleliście o tym, żeby ruszyć na północ. No tak, tak. Jak tylko zbierzemy dość gratów, to się stąd zmyjemy. Tucker zaczyna mi działać na nerwy, wiesz? Cholera. Będzie nam tu brakować twojej parszywej gęby. Tak, chyba twojej jak już. Okej. Okay. Do zobaczenia. No. No, nara. Czas na ulepszonko! Mojego grata. O! O kurwa! O'Brien. Cholerny O'Brien. Co on powiedział? Metolius Springs. Tak, tak. Wiem, gdzie to jest. Ej, Boozer. Jesteś tam? Tak, Dick. Właśnie coś złapałem. O, radio Miro może być całkiem przydatne. Wiem już, gdzie będę jutro. Czekaj, mówiłeś chyba, że nie dasz im rady. No nie, ale przy odrobinie szczęścia mogę się dostać niezauważenie do śmigłowca i... Daj im popalić, bracie. Pamiętaj, co mówił Jack. Uważaj, żeby twój anioł stróż za tobą nadążył. Już mówiłem. Jack zbierał dużo głupich rzeczy. Nikom, bez odbioru. Dobra, chodźmy zobaczyć, co komu daje Miro. Kurde, to i kolejna misja. Zblokowana nową misję. O'Brien jest gdzieś. Gdzieś tutaj. Witrop agenta Niro O'Briana. Ale dobra, najpierw się nauczymy jeleni, najpierw pojedziemy do obozu, tropienie jeleni, a potem dopiero... Polecimy tam. St. John, jak znajdziesz czas, zajrzyj do wodzu. O Boże, serio? Tucker, przyjąłem. Bez odbioru. Ktoś jest w pułapce. Muszę pomóc. Proszę. Już się robi. Chwilkę. Nie dasz sobie tutaj rady, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz? Okej. Muszę do Complanda oddać ciebie. Coupland, Hot Springs, tylko hajs, a do Coupland'a dostanę jeszcze ten, do Coupland'a. Peaceful Lake, Mark Copeland, tam jest bezpiecznie. Już było po mnie, kurwa, rozumiesz? Tak, powiedz, że to był Deacon St. John. Gościu, Dajon. Szybciej. Po prostu biegnij i trzymaj się z dala od dróg. Mój motocykl biedny. I wracamy na stare śmieci. Kurde, tylko jest noc. Na jakąś hordę nie trafił. Ale też wieczorem też jest klimat taki spokojny, cichy, fajny. I w ogóle. Chciałoby się, jakby jakaś muzyczka z radia leciała. Kurwa. Pomyślałem, że tu jest ciasno. Dobra, ale się udało. Nie no, już nie będę spał. Dojedźmy do obozu.
Łodźcie, panie. Tak pewnie jak misję włączę, to... To mi się zrobi dzień automatycznie. Coś czuję. To się przy bramie. To ja. Moment, ja go znam. Otwieramy. Kurde, lakierek chcę kupić. Teraz wszystko sobie trzeba kupić. Kop mówi, że sporo pomagasz w obozie. Silnik, nie, tu już mam lepszy. Mary, wciąż wydech. Jestem na ciebie cięty. Tu nie. Tu też nie. $450. Aha, bo tu muszę mieć w obozie. O Boże. 450, to tylko tam mam. Dobra, ale ten wydech i tak się przydał. Inny reflektor. Zapakuję ci to. Dobra, za stówkę to tam. Brak końcówka wydechu. Niby wygląd, ale wytrzymałość daje, nie? Lakier. Akcenty. Standardowe. Matowe. Metaliczne. Rama. No a tu nie ma. Nie mam tego takiego fajnego tych. Jakby tych projektów, bym sobie mógł zrobić. Ktoś mnie tu oszukuje. Niedługo będę coś miał. Tak? Nie. W razie czego tu będę. A co to jest TC? Połplan coś dla mnie ma? Zadanie jakieś? A ty nie mieliśmy... Ej, a nie, brak dostępnych. Dobra, to jedźmy. Na te. Na jelenie. Nikon, cały czas szukam tego baku. Tego z kastomowym lakierem. No to szukaj. Otworzę bramę. Jak nie znajdziesz, to ci wrydam. Dobra, to będzie gdzieś tutaj zaraz. Super, że akurat przy tym. Ale dobra, to i tak ładuję własną tą porę dnia i misję, więc jest luzik, jest luzik. Czyli chcesz się nauczyć polować, co nie? Wiem, jak strzelać z gnata. To karabin, a nie gnat. Służyłem w 10. górskiej kołop, więc oszczędź mi tego wojskowego pierdolenia. Zabicie jelenia to nie to samo, co zabicie człowieka. Albo świrusa. Najlepiej poluje się tropiąc. Trzeba się skupić. Słuchać, co mówi ci natura. Jak się przyjrzysz, to zobaczysz znaki. No, srakę. I kopyta. Jak mnie też woła natura, to też sram. Dobra. Panie Jelonku. Gdzie moje bronie? Wszystko mi zajebał? No dobra. No i jest kupa. Rozglądaj się. Widzisz tę kupę jeleniego gówna? Jest świeża. Kupa jeleniego gówna. Widzę. Nice. Prowadzą w tę stronę. Zgadza się, tak. No to chodź. No przecież idę i nawet go widzę. Może kucnijmy. Żeby go nie odstraszyć. Widzisz Copeland? Szybko, tam jest twój kozioł. Widzę go. To jest jeleń, nie kozioł. Użyj mojego karabinu. Skoro byłeś w 10. górskiej, to umiesz korzystać z optyki. O kurde, z optyką jeszcze tu nie grałem. Tak, Hope. Umiem korzystać z optyki. Spokojnie, spokojnie. O Boże, tak w dziurkę? Wiem, co robić. Masz go! Niezły strzał. No nie wiem, czy mam. Dostał w głowę i przeżył. Zwierzak uciekł. Jest okej. Zraniłeś go. Zaraz się wykrwawi.
Trzeba go tylko wytropić. No gin! Okej. Okay. Już nie muszę tropić, leży. Widzisz plamę krwi? Przyjrzyj się. Tak, widzę. Dobra, niech im będzie, że potropimy sobie. Idź ich śladem. Jasne. Pewnie już zwalnia. What the fuck? Stracił dużo krwi. Już niedługo powinniśmy znaleźć trup. Już znalazłem. Sprawić zwierzę St. John? Wiesz, Coop? Buzer i ja polowaliśmy już wcześniej. On kiedyś chodził na wapiti ze swoim starym i... No... pokazał mi, jak oprawić jelenia. Jak tak na ciebie patrzę, to z całym szacunkiem dla Buzera. Musisz się wiele nauczyć. Marnujesz mnóstwo mięsa, ale ogólnie nie jest źle. Jak na nowicjusza. To za typ, jeszcze mi dopierdala, no. No dobra, a teraz oddaj mi broń. Proszę, dzięki. Jak mówiłem, Dick, w obozie nigdy za wiele dziczyzny. Ludzie wciąż dochodzą do siebie po tamtym ataku wieczystych. Dobra, Coop, spoko, postaram się o tym pamiętać. Otworzę bramę. Aha, i to tyle, tak? 600 zaufania. Cześć, Dick. Cześć, Manny. Szukasz czegoś? Patrzę, ile mam hajsu, ale tutaj widzę, hajsu nie zarabiam. Umiejętność. Kurde, no i co dajemy? Bo ja się coraz więcej strzelam. Większe obrażenie za lub znalezienie. O, to mi się przyda. Dużo z tej pałki bije stworzonej. To naprawdę był ostatni. Nie, będę miał oko na inne rzeczy. Nie sądziłem, że tak często będziesz tu bywać. Dajmon. Też nie sądziłem. Amunicja do pistoletu, brak miejsca na amunicję, amunicja do karabinu szturmowego. Co? Nie masz dość kasy? Fuck you! Dobra, na razie. Jaki typ? Niewdzięczny. Dobra, jedziemy tu do Sary. Ta znowu dla mnie ma na jakieś zadanie. Czekaj. Zatankuj. Zatankujemy sobie. Ostatnio częściej tu bywasz. Manny, wciąż jestem na ciebie cięty. Niedługo będę coś miał. Do zobaczenia, Dick. Tak, ty będziesz coś miał. Chyba syfa. Dobra, lecimy. Kurde, ale teraz ten motocykl brzmi tak... O! Nic mi na to nie jest. Ja i stary kończą się nam zapasy. Przyda się trochę więcej dziczyzny, jeśli będziesz liczyć. O kurde, dobra. Chyba trochę minęło, od kiedy byliśmy na polowaniu. Może skombinuje nam jakieś mięso. Pamiętasz, jak to się robi? A wiesz, wyobraź sobie, że koło udało mi kilka dobrych tam. Jak oni gadają przez tę radę, to jest... Teraz muszę znaleźć jakieś mięso. Aha, czyli tutaj dziecizna... Nie, najpierw jedziemy tutaj do Sary. Jeleń jedzie... A chuj obojętny. No dokładnie. Dobra, wyłączamy go. A to, co będzie tam, zobaczymy w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.